Cześć kochani, już dawno nie było przepisu na tym kanale, a ciągle się dopytujecie szczególnie o te bardzo fajne pancake'i, takie naleśniki w moim wydaniu, takim bardziej zdrowym. Dziś pokażę Wam dwa przepisy z użyciem owoców. W obu przypadkach będziemy używać bananów. I jeżeli chodzi o banany, to one powinny być takie już z plamami, takie wiecie, już bardziej miękkie. Takie banany są właśnie idealne do placuszków, także nie wyrzucajcie takich bananów, pamiętajcie, że zawsze mogą się Wam przydać. Oprócz bananów i mrożonych owoców przydadzą się też jajka. Dodatkowo w drugim przepisie będzie nam potrzebne mleko, ja akurat używam roślinnego, ale jeżeli chcecie, możecie użyć zwykłego. Coś do posłodzenia, cukier lub jego zamiennik, albo nawet miód, ja akurat miodu nie miałam, więc użyłam zamiennika. Sól i cynamon do smaku, obie te przyprawy świetnie pasują do obu wersji naleśników. Oczywiście coś do smażenia, z ręką na sercu nie umiem smażyć na oleju kokosowym, wszystko mi się pali, może, nie wiem, za mocną temperaturę ustawiam, może być oliwa z oliwek lub inny tłuszcz. No i oczywiście coś słodkiego, czyli na przykład syrop klonowy lub jakieś powidła od babci, bardzo polecam. Zostawiam Wam pełną dowolność, jeżeli chodzi o wybór mąki, może być pełnoziarnista, a może być jakaś po prostu pszenna. No i coś do miksowania. Ja mam mój taki mikser i dlatego, że mam dwa pojemniki, to pokażę Wam dziś dwie wersje tych placków. Pierwsza wersja, taka bardziej zdrowa. Powiem Wam, że ten przepis znalazłam na Pinterestie. Wrzucamy po prostu dwa jajka, wbijamy i do tego całego banana oraz dosypujemy cynamon. I to są trzy składnikowe placki, bardzo zdrowe. Można je spożywać przy diecie bezmącznej. No i po prostu na rozgrzaną patelnię z tłuszczem wylewamy naszą mieszankę, takie małe jakby placuszki. Pamiętajcie, że powinna być dobrze rozgrzana ta nasza patelnia. I niestety, jeżeli chodzi o te placki, to one się szybko przypiekają, ponieważ tu mamy po prostu jajko i banana. Także uważajcie właśnie na to, żeby się nie spaliły. No i dosyć trudno je przewracać, trzeba mieć troszeczkę wprawy. Także patelnia powinna być naprawdę rozgrzana, no i powinniście mieć dobrą łopatkę do tego. Ale te placki są naprawdę przepyszne i takie bardzo leciutkie. Przez to, że nie ma tu mąki, mają taką piankowatą, delikatną teksturę. Do tego dodałam trochę powideł i różnych orzeszków, migdałów i tak dalej. Tutaj możecie mieć dowolne dodatki, jakiś dżem albo coś słodkiego, albo po prostu możecie zjeść same. Druga wersja pancake'ów będzie już z owocami mrożonymi. Ja akurat lubię używać mrożonych wtedy, kiedy nie mam świeżych pod ręką, ale oczywiście mogą być też świeże. Dodajemy całego banana i dolewamy pół szklanki mleka. Do tego wbijam jajko. Dodaję mąkę w takiej ilości, żeby konsystencja była taka bardziej śmietanowa, także ze trzy łyżki mąki, do tego cynamon i oczywiście sól, no i troszeczkę tutaj cukru lub innego słodzącego środka, może być też miód. I wszystko miksujemy ładnie w naszym mikserze. I tak jak mówiłam Wam o konsystencji, powinna być odpowiednia taka bardziej jak śmietana, jak taki gęstszy jogurt. Także jeżeli jeszcze nie macie tej konsystencji, no to możecie troszeczkę mąki sobie dosypać. I teraz, kiedy pojawią Wam się takie charakterystyczne bąble, jak tu widzicie, wtedy możecie przewrócić na drugą stronę, bo to oznacza, że z jednej strony są już złote. Także pamiętajcie, żeby zawsze poczekać na takie charakterystyczne bąbelki i możecie przewracać. Z takiej mieszanki wyjdzie Wam naprawdę sporo naleśników, najedzą się dwie osoby, także tutaj, jak widzicie, dodaję syrop klonowy, trochę powideł, możecie dodać co tylko chcecie. No i smacznego, kochani, jeżeli lubicie przepisy w moim wykonaniu, zostawcie kciuka do góry. No i jeżeli coś wykonacie, to koniecznie mnie otagujcie na Instagramie. Pa, pa, kochani!